Jak widać, nie mamy o czym mówić, bo znowu taka mini afera, że w Londynie pojawiły się plakaty rzekomo rasistowskie, mówiące, że 28% kolorowych mieszkańców Wysp Brytyjskich jest nosicielem wirusa HIV. Po polsku plakaty ze zdjęciem pana Szymona Mola, on to się nazywa Ndije, chyba coś takiego. Molekendzie, który siedzi zresztą w więzieniu, bo pozarażał kilkadziesiąt Polek świadomie i celowo właśnie wirusem HIV. No i wielki wrzask, że to jest rasizm. No to może parę chwil pomówmy o tym, co to jest rasizm. No bo przez rasizm rozumie się jakieś wyróżnianie rozmaitych ras, uzależnienie czegoś tam od rasy. Więc jeżeli na przykład na moim blogu ktoś poruszył temat, że w drużynie grały drużyny takie sześciosobowe piłkarskie i grała w nich drużyna nigeryjskich piłkarzy w Polsce, nazywa się Black Power. No bardzo ładnie, moc czarny, prawda? Black Power. No to ktoś na moim blogu powiedział, że jest to rasizm. No dobrze, ale co w tym jest złego? Jak oni są czarni, uważają, są silni, nawet za ich ostatnie miejsce, to dlaczego nie wolno powiedzieć Black Power? No dobrze, ale gdybyś napisał White Power, przecież była słynna afera w Białymstoku, gdzie się pojawiły hasła z taką pięścią właśnie białą z napisem White Power i wtedy delegat PZPN powiedział, że przerwie spotkanie, jeżeli te plakaty nie zostaną zdjęte. No a niby dlaczego? Ci byli biali, byli silni, no i chcieli powiedzieć, że są White Power. Dlaczego wolno czarnym, a nie wolno białym? Właśnie to, że czarny wolno, a biały nie, to jest rasizmem. No i z tego trzeba sobie zdać sprawę. Wracając do Londynu. Podstawowe pytanie brzmi. Treść tego plakatu była, że 28% kolorowych jest zarażonych wirusem HIV. A skąd te dane, ja się chciałem spytać, bo to jest bardzo ciekawe. Ale przypuśćmy, że one są prawdziwe. Nie wiem, skąd są wzięte, być może takie dane są. Rzeczywiście 28% jest chorych na AIDS. Zresztą w Kongo już w tej chwili ponad 70% na przykład ludności w niektórych okolicach jest chorych na AIDS i niedługo będzie 100% oczywiście, bo to jednak jest zaraźliwe. Otóż, przypuśćmy, że jest to prawdą. No dobrze, to kto broni rozlepić plakatów z napisem 1% białych jest chorych na AIDS? No bardzo proszę. I wtedy będzie wszystko wyrównane. Tutaj będzie napisane, tak samo ujawnione, jaki procent białych jest chorych na AIDS. I nie będzie żadnego problemu. Ja nie mam nic przeciwko temu. Nawet było 40% białych chorych na AIDS, to też można to ujawnić. Otóż jedynym problemem jest to, czy ta ilość chorych na AIDS jest prawdziwa. Jeżeli jest prawdziwa, no to moim zdaniem plakaty można rozwieszać. Jeżeli nie jest prawdziwa, no to oczywiście nie, no ale właściwie co to szkodzi? Proszę zwrócić uwagę, że takie plakaty raczej pomagają czarnym. Proszę zwrócić uwagę, na przykład to samo tyczy śląskich homoseksualistów. Proszę na tym chwilę zastanowić. Otóż ostrzeganie, że homoseksualiści są często chorzy na AIDS, jest w interesie samych homosiów. Nie moich, bo ja nie utrzymuję przecież kontaktów homoseksualnych, więc mnie to ani ziębi, ani grzeje. Mnie to nie szkodzi, ani nie pomaga. Natomiast ostrzeganie homosiów, że wśród w ich środowisku są chorzy na AIDS, oczywiście pomaga homosiom, a nie szkodzi. Więc trudno powiedzieć, że się czymś zaszkodziło homoseksualistom, oświadczając, że jakiś tam procent ich jest chorych na AIDS. Jest to jakaś normalna paranoja tutaj działa i paradoksy, jakie tutaj są nieprawdopodobne. Podobnie zresztą jest na przykład z antysemityzmem. Zdarzył się przypadek, z tego się obśmiewałem, to było chyba z 15 lat temu, że jakiś pan w Gdańsku nazwał gazetę wyborczą, że jest to gazeta żydowska. No i gazeta wyborcza pozwała tego pana do sądu, na co ja zareagowałem zdziwieniem, zaraz. To znaczy, że bycie żydowskim to jest coś poniżającego, to jest coś gorszego. No, samo to, że się pozywa tej sprawie, to właśnie jest antysemityzmem, a nie nazwanie, że jest żydowska. Żydowska, nie żydowska, co za różnica. To niby żydowska jest gorsza. No, a także jest taki słynny dowcip, jak Rosenkrantz idzie sobie ulicami Berlina tam w 1935 roku i czyta Der Stürmer. No i podchodzi do niego przyjaciel i mówi: Mosze, co ty właściwie czytasz? Tę antysemicką szmatę. On mówi: jak ja czytam tę gazetę, to ja widzę, że to Żydzi opanowali banki, Żydzi opanowali koleje, Żydzi opanowali przemysł. Ci przyjemnie czyta. Ja czytam naszą prasę.
to tu pogrom żydowski, tu pobili Żydów, tutaj, bo to tę prasę czyta się o wiele przyjemniej. No i teraz, prawda, czy powiedzenie na przykład, że banki są w rękach Żydów, to jest antysemityzm? Czy jest to pochwała, że Żydzi są tacy zdolni, że opanowali banki, prawda? No, trzeba się zastanowić, zanim się coś powie. Otóż niestety żyjemy w epoce kompletnej głupoty. Kompletnej głupoty, to co Państwo widzą naokoło, to prasa, wielka telewizja i tak dalej, mówi głupotę za głupotą i niestety ludzie te głupoty połykają i stają się z tygodnia na tydzień coraz głupsi. Dlatego ja bym zalecał, zamiast oglądać kolejną porcję telewizji, oglądać jakieś blogi, prawda, Movie Blog, bardzo proszę, prawda, o, są jeszcze inne, bo tam ludzie odpowiadają za siebie, mówią to, co sami chcą, a nie to, co każą ci zaprzedani, ci durni kompletnie dziennikarze telewizyjni. Dziękuję.